Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie to turniej Chciwość, czyli Żądza Pieniądza. Mianowicie wersja fińska. Finlandia to kraj, w którym bez wątpienia ten turniej Grid odniósł duży sukces. To był ogólnie jedno z takich terytoriów, gdzie odniósł największy sukces. Mianowicie ten turniej Grid w Finlandii był nadawany przez 2 lata bez przerwy. Od roku 2001 do 2003. I był emitowany na antenie stacji MTV3. A prowadził, jak możecie przeczytać, Petteri Ahoma. Tak wyglądało studio teleturnieju Grid w Finlandii, czyli bardzo podobne do tego, co mieliśmy w Polsce choćby. Zasady były takie same jak wszędzie. Czyli pierwsza runda, 6 zawodników, 5 wchodzi do gry właściwej. No i rozpoczyna się gra o pieniądze. Tak wyglądały pytania, tak wyglądały grafiki. To samo, co w Polsce. Tyle, że nieco różniła się od drabinka. Otóż Finlandia była krajem, w którym ten turniej Grid miał 2 drabinki. Pierwsza była w fińskich markach i była używana w roku 2001, a druga była w euro i była używana w latach 2002-2003. A to wyglądało tak, jeśli chodzi o tą pierwszą drabinkę z roku 2001. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy, pół miliona i 1 milion fińskich marek. Tutaj zaczynały się pojedynki. Te pytania były indywidualne, pojedynek, pytanie grupowe, pojedynek, pytanie grupowe, pojedynek, pytanie grupowe, pojedynek i pytanie grupowe. Znaczy, gra o milion, która w polskiej wersji nigdy nie miała miejsca, no, możemy się domyślać. Tylko tego, że tutaj mogło nie być pojedynku i tutaj to również było pytanie grupowe. No ale zostawmy tą kwestię, bo to już omawiałem. W odcinku tak mniej więcej około 2 lata temu, kiedy zacząłem robić ten temat w Super Game Show Meister. Pamiętacie te bożonarodzeniowe specjale w roku 2017? Odsyłam was do tych 5 odcinków. A teraz przechodzimy do drabinki numer 2, która jest z lat 2002-2003, kiedy to już wprowadzono euro, zrezygnowano z marek fińskich, no i również nieco nominały spadły, jeśli chodzi też wartość poszczególnych szczebli na tej drabince. Otóż pierwsze pytanie było za 850 euro, drugie za 1700, trzecie za 3400, czwarte za 8,5 tysiąca. Po pierwszym pojedynku mieliśmy pytanie za 17 tysięcy, potem za 34 tysiące, potem za 85 tysięcy i główną nagrodą było 170 tysięcy euro. Nie słyszałem, jakoby ktokolwiek wygrał czy to milion marek, czy to 170 tysięcy euro. Ale to nie zmienia faktu, że właśnie fińska wersja teleturnieju Chciwość, czyli Żądza Pieniądza, była jedną z najpopularniejszych na świecie. I najwytrwalszych, najdłużej trwających wersji tego teleturnieju na świecie. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!